Victoria 3 z nowym menu, w nowym DLC. Niestety to DLC raczej nie jest dobrze przez was odbierane i muszę się z wami zgodzić, bo kosztuje ono praktycznie 60 zł, a skupia się tylko i wyłącznie na jednym kraju, na Francji. I to też nie w jakiejś dużej ilości, ale o tym na dalszym etapie tego filmiku. No i jeszcze Algierię popsuli, rozbili ją na 4 mniejsze nacje. Dlatego w dzisiejszym odcinku zagram oczywiście Francją i przejdę przez większość tych zmian, żeby wam mniej więcej to pokazać, jak to wygląda. W skrócie, druga potęga światowa z naprawdę potężnym PKB i bardzo dużą ilością populacji, bardzo dużą. Francja jest bardzo rozwinięta technologicznie i to w zasadzie w każdej dziedzinie. Mamy jedną z większych armii, drugą co do wielkości flotę na świecie i to, co najważniejsze, jest to ogólnie bardzo nowoczesny kraj z dość dużą ilością instytucji, które już działają. Nic tylko podbijać, ale o tym za chwilę. Bo pewnie zauważyliście, że mamy już dwa wpisy w dzienniku. Podbój Algierii oraz podzieleni monarchiści. Podbój Algierii polega po prostu na tym, że musimy sobie podporządkować dawno obszar Algierii i następnie akceptować ich kulturę, a podzieleni monarchiści, no w zasadzie będziemy musieli wybrać, jaka monarchia będzie zasiadała na tronie francuskim. Obecnie są to orleaniści, widzicie, król Louis Philippe de Orleans, jakkolwiek się to wymawia, orleanista, i w skrócie sprowadza się to w zasadzie do tego, że każda z tych dynastii ma troszeczkę inny pomysł na ten kraj. Jako Francja, która chce zdominować Europę, musimy sobie zabezpieczyć dopływ surowców, bo tak czy siak to się skończy wszystko koalicją przeciw Francuzom za jakiś czas, a te surowce zdobędziemy od Portugalii oraz Persji. Ewentualnie jak chcecie, możemy je również zdobyć od Chin. Ale ja lecę pierwszą wojnę z Portugalią, tworzenie państwa marionetkowego, będę też chciał poprawić relacje nasze z Rosją, dlatego zaczynam z nimi poprawiać relacje i Rosję będziemy wykorzystywali jako taką przeciwwagę dla Niemiec, będziemy zapobiegali ich zjednoczeniu i bardzo powoli je zjadali. Bardzo powoli. Wracając do technologii i badań. Tutaj powiem szczerze, skupię się na początku na przemyśle, zwłaszcza na warsztatach zmechanizowanych, a potem całą resztę z drugiego poziomu będę badał. Chyba że zależy wam na kolonizacji, no to możecie lecieć farmaceutyki, co prowadzi was na przykład do Chininy. Mi na tym nie zależy. Jeżeli idzie o zadeklarowanie naszych interesów, no to oczywiście Afryka mimo wszystko i będziemy potrzebowali dość sporo surowców od Chingu. Ewentualnie będziemy chcieli ich podbić. I to raczej południe niż północ. Francja jest nowoczesnym krajem i jako taka będzie potrzebowała bardzo dużo narzędzi. Te będę budował w Bretanii. Tutaj nie ma ani żadnych zasobów naturalnych w dużej ilości, ani rolnictwa nie możemy mieć dużo, za to mamy sporą populację. Dlatego będzie to idealne miejsce do wybudowania hut żelaza oraz narzędziowni. A, tylko oczywiście wcześniej trzeba sektor budowlany dostawić i następnie 5 narzędziowni lecimy. Surowce na pewno opłaca się wydobywać albo w Lotaryngii, albo w Alzacji Lotaryngia w pierwszej kolejności, ewentualnie tutaj na południu. Mamy gigantyczne kopalnie węgla. Nie zmienia to faktu, że nam będzie non-toper brakowało drewna, a już nam teraz brakuje. Zauważyliście, że na obecnych patchach w Wiktorii brakuje w zasadzie drewna aż do wynalezienia elektryczności, a pozostałe surowce, myślę, że te podstawowe zwłaszcza, myślę, że uda nam się importować. Problem będziemy mieli tylko z żelazem, bo obecnie bardzo ciężko jest go importować w jakiejś większej ilości. Nie wiem czemu, ale bot w ogóle nie buduje kopalni. Dajcie mi znać, czy u was też był taki problem. Tak jak mówiłem, też mamy kilka instytucji i w pierwszej kolejności ja pójdę w rozwój naszego kolegium oświaty, żeby przyspieszyć badania naukowe. W drugiej kolejności będę przeprowadzał prawo opieki zdrowotnej i tutaj spróbuję pójść w publiczne ubezpieczenie zdrowotne, ewentualnie jeżeli nie, no to szpitale charytatywne. Oba są takie same, tylko że tutaj nie dajemy żadnego bonusu dla żadnej frakcji, a tutaj dajemy bonus dla kościoła katolickiego. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne jest moim najmniej ulubionym, bo im ktoś jest bogatszy, tym będziemy mu zmniejszali ten wskaźnik umieralności, no ale na początku tak czy siak potrzebujemy jednak tych robotników. Jednak wiecie, śmiertelność występuje w największej ilości właśnie wśród tych klas niższych, które na pewno sobie pozwolą na promocyjne okazje na niebie. Wiele dobrych gier, w dobrych cenach, link jak zwykle w opisie. Potrzebujemy też trochę więcej pieniędzy, więc nałóżmy kolejne podatki na usługi oraz na napoje alkoholowe. To powinno być wystarczające, ewentualnie możemy zmniejszyć oczywiście utrzymanie naszej administracji czy też wojska, no ale skoro mamy toczyć wojnę, to lepiej tego nie robić. Pretendenci do tronu. Przedstawiciele trzech ugrupowań walczą o uznanie praw do tronu francuskiego, członków reprezentowanych przez siebie dynastii. I tak właśnie w tym momencie możemy się zdecydować, którą z tych dynastii popieramy, czy też obalamy monarchię. I na czym to tak naprawdę polega? Orleaniści to to raczej taka nowoczesna monarchia, która jak widzicie na przykład popiera leseferyzm, wolny handel i nawet zaakceptowałaby republikę prezydencką. Legitymiści chcą przywrócenia starej monarchii jeszcze sprzed okresu rewolucji. Bonapartyści, jak możecie się domyślać, chcą odbudowy imperium, a w zasadzie cesarstwa francuskiego i głównie skupiają się na reformach modelu armii, na przykład popierają pobór powszechny. I tutaj mały spoiler, jeżeli chcecie zrobić podbój Algierii, albo zróbcie orleanistów, albo obalcie w ogóle monarchię. W pozostałych rodzajach monarchii będzie bardzo ciężko wam zrobić cały podbój Algierii. Znaczy nie podbicie tego, znaczy nie podbicie tych małych państewek, tylko tam są pozostałe wydarzenia, które wam później pokażę i będzie bardzo to ciężko zrobić bez wprowadzenia wielokulturowości we Francji. A w zasadzie będzie to niemożliwe. Ale ja wiem, że wy chcecie, żebym podbijał i odtworzył pewne imperium, więc lecimy, poprzemy bonapartystów. I to nas prowadzi do kolejnej mechaniki. Będziemy mogli niektóre osoby, które są w naszym rządzie, przekonać do poparcia naszej sprawy. Tylko obecnie tego nie robię, bo za półtorej roku mamy kolejne wybory i tak naprawdę ja nie wiem, kogo będę miał w tym rządzie. Do broni! Pierwsza wojna! A tą zaczynam od desantu morskiego na Portugalię. Oczywiście do Wielkiej Brytanii raczej się nie dostaniemy, więc tu nie ma co się desantować. Tworzyłem kilka nowych szlaków handlowych, głównie to drewno, żelazo oraz tkaniny i zboże. No, zadeklarujmy też rywalizację z Wielką Brytanią, bo czemuż by nie. A ta próbuje się u nas desantować. Naprawdę, Anglio, naprawdę. Za to nasz desant właśnie topi portugalską flotę i walczymy na plażach Portugalii. Raczej to wygramy, bo jakoś z nikomu nieznanego powodu Brytyjczycy nigdy nie dosyłają wojska do Portugalii. Głupi ja! Zapomniałem pozmieniać metody produkcji, a wszędzie oczywiście bierzemy te najlepsze, najnowocześniejsze raczej. Chcemy mieć raczej świecki kraj, więc robimy kościoły niezależne, administrację świecką i możemy też zrobić lepsze akta. Mam akta na wszystkich. Moją armię mam niezbyt nowoczesną. Nie będę teraz tego zmieniał. Nie róbcie tego nigdy podczas wojny. Oni wciąż giną na francuskich plażach. I dopiero teraz Brytyjczycy zdecydowali się dosłać tutaj posiłki. Ale my już tą wojnę wygrywamy. A kolejna będzie za bardzo długi czas, bo obecnie jesteśmy, no jeszcze może nie pariasem, ale mamy haniebną opinię i lepiej jest nie przekraczać progu 50 punktów. Ale nawet po przybyciu Brytyjczyków nasz brodacz pokonuje ich armię bez problemu. No i proszę, wygraliśmy. Nawet od razu zawarliśmy biały pokój z Wielką Brytanią. Partia Ruchu Oporu jest to partia, która zawiera, uwaga, właściciele ziemscy, siły zbrojne, Kościół katolicki. Serio? Tak nazwaliście partię? No ale akurat ja chcę, żeby oni rządzili. No, więc rządu nie zmieniamy, jesteśmy po wyborach i możemy teraz przekonać bezideowca do poparcia bonapartystów. I wiecie co? To jest najgorsze, że to jest jedyna mechanika dostępna na Francji. W innych krajach tak nie możecie robić, że na przykład przekonujecie, nie wiem, reformatora, żeby stał się republikaninem albo nie wiem, w sumie nie wiem, monarchistą. No ale teraz, kiedy mamy tamtego człowieka w rządzie, tak, jednego przekonanego, no to dostajemy miesięcznie 1%, 1,5% postępu. Im więcej takich ludzi będziemy mieli w naszym rządzie, tym szybciej ten postęp tutaj będzie postępował i wtedy zmieni nam się król, jak dojdzie do 100%. Alzacji i Lotaryngii robię teraz już kopalnię żelaza, ale wcześniej rozbudowałem tutaj sektor budowlany. Dlaczego tak? A to bardzo prosto, bo wtedy przyspieszamy sobie produkcję w danym obszarze i zobaczcie, normalnie taka inna kopalnia potrzebowałaby 20 punktów produkcyjnych, ale ponieważ mamy tutaj sektor budowlany, potrzebuje tylko ich 19. Dość fajnie to działa. I teraz podczas tego całego procesu właśnie popierania naszego monarchy do dążenia do tronu, będzie szereg takich dużych, dziwnych wydarzeń. Przeważnie z kościołem katolickim, nie wiem czemu. I czasem ten kościół nas poprze, czasem wręcz przeciwnie. Dlatego zmniejszajmy jego siłę polityczną. Kryzys egipsko-osmański, powiem szczerze, totalnie nie jestem nim zainteresowany, chociaż nie ukrywam, zdobycie Dolnego Egiptu mnie zawsze kusi. 3 strony budowania tartaków, a wiecie co jest najgorsze? I tak mi zabraknie tego drewna. Petycja do rządu. Takiego czegoś wcześniej nie było i nie mogę w to uwierzyć, ale właściciele ziemscy chcą, żebym ustanowił prawo budowy leseferyzm. Ale powiem szczerze, po ostatnich zmianach on już nie jest aż tak przeze mnie lubiany. A jak wy myślicie, powinienem to zmienić na to, czy jednak nie? Ale to, co w zasadzie mógłbym zrobić, to jednak wolny handel. My będziemy tak naprawdę głównie na Francji zarabiali, nie na cłach, bo na tym na razie zarabiam tylko 20 000, ale na podatkach z produkcji. Jak widzicie, przeprowadzanie reform też tu zostało zmienione. Na razie mamy konsultacje społeczne, coś czego w Polsce do tej pory nie było. Potem mamy projektowanie ustawy i na sam koniec głosowanie. Granica Narodu! Też specjalne wydarzenie związane z Voice of the People. Tutaj jakbyście nie zauważyli tej ikonki, wiąże się ono z ustanowieniem granic narodowych Francji, tylko że na 19 lat dostaniemy przymijanie niesławy zmniejszone o 33%. To jest bardzo dużo. Ale chyba całą Sardynię, Piedmont będziemy mogli podbić, nie? Nad Renie również. Dobra, zagrajmy historycznie i teraz tak, nasze granice muszą sięgać aż po Ren. Tak, mamy ten modyfikator, masakra. Ogólnie raczej bym tego nie brał, tak czy siak. To jest zbyt duża kara na zbyt duży okres czasu. Swoją drogą strasznie długi czas jest oczekiwania na przekonanie kolejnego człowieka do poparcia naszej sprawy. 1 na 5 lat? Bardzo długo. Okej, nasze prawo jest teraz projektowane i chyba bez żadnych komplikacji? Po co mam zawierać umowę handlową, skoro mam wolny handel? No ale co mi tam? Mam wpuścić do kraju włoskiego rewolucjonistę. A przypominam, chcę mieć monarchię absolutną. Więc tak, na nic nam się nie za ten szalony podjudacz, raczej tak. Dobra, pierwszym obszarem administracyjny, który raczej będziemy musieli odbić, to jest Belgia. Dosłownie cała Belgia tu będzie, bo możemy sobie zwrócić cały ten kraj do nas. Tylko widzę, że już Wielka Brytania nam się wpierniczyła do tej wojny. No trudno, więc może i nam zapłaci reparacje wojenne. Spróbujemy to zrobić. No jakoś stanęła Wielka Brytania po ich stronie, a jednak ich nie wspiera. A sami Belgijczycy, no jak widzicie, zbytnich szans nie mają. No, zajmijmy się też budową jakichś urzędów tam, gdzie mamy bezrobocie. Muszę też zacząć rozwijać moje instytucje w państwie w końcu. O, Brytyjczycy, to w sumie nawet bardzo dobrze. Dobra, spróbujmy tak, zobaczyć co tutaj się dzieje. I jak widzicie, moja flota topi teraz flotę brytyjską, bo nie wiem, gdzie ich flota jest, ale wiecie. I będziemy się desantowali na Londyn. Zobaczymy, czy mi się to uda. Nie widzę tego. Dobra, będziemy próbowali wbić się w Szkocję. Sam król Leopold z nami walczy. A tutaj król Louis, starczy królów. Dobra, w Szkocji jeszcze gorzej. Muszę mieć więcej flot desantowych. Dobra, zdobyłem Belgię, super. Teraz została nam wojna z WB, ale tutaj chyba pójdziemy po prostu po pokój. Tak, zdecydowanie. Nie zdesantujemy się na wyspy. Papier jest drogi. To nasze problemy finansowe. Naprawdę, wiosna ludów, teraz. I chyba tutaj też się coś zmieniło? Czeka nas wojna domowa? Co? Ej, fajnie to teraz widać. I teraz to wygląda, to są powiązane z tym jakieś takie wydarzenia, które mogą doprowadzić do postępu wojny domowej albo go opóźnić. Ej, to rośnie. Pochód prowokacji, właśnie. I teraz ta kobieta będzie nam decydowała, czy... Oh my god, czy dostajemy więcej buntowników, czy zmniejszy nam się radykalizm? Zobaczmy to. Jest! Spadł postęp rewolucji. Ale nie widzę, żeby to była mniejsza wojna domowa. O co tu chodzi? Jak to działa? Mogłoby być to jakoś opisane. O, i znikła wojna domowa. Udało się. Miło. A, oczywiście podbiliśmy, to trzeba zrestować obszary produkcyjne, czyli wiecie, ustanawiamy najlepsze metody produkcji, które sobie sami ustawiliśmy wcześniej. Już za chwilę, już ten moment, 100% poparcie dla bonapartystów. Co to oznacza? Nie wiem. Bonapartysta, restauracja. Naprawdę tu jest tak napisane, restauracja. Głodny jesteś? Nasze państwo, Francja, ma nowego władcę. To król Louis Napoleon Bonaparte. Wielka koronacja odbyła się w katedrze Notre Dame. No i okej, niech żyje cesarz i wtedy wzrasta z jego popularność, nie wiem za czym to stoi, albo zwiększamy poparcie Stanów. I wiecie co, skoro mamy tą rewolucję, chwała rodowi Bonapartów. I teraz musimy utrzymać naszą władzę przez 10 lat. Zmieniła nam się flaga, a kraj to nadal Francja. Ej, ja teraz mogę dążyć do zawarcia małżeństwa jakiegoś? Wow! Nie, no jeszcze wielki głód mi się rozpoczął. Co więcej, na tej Francji mi się zaraz wydarzy. Dobra, zaczynam być światowym dostawcą ubrań, mebli, narzędzi. Wszyscy ode mnie to kupują. No, wygląda to, że Brytyjczycy przegrają wojnę o Egipt. I dobrze, bo ja planuję go zdobyć. Tylko niech ta niesława mi się wyzeruje. Szykuję się też do wojny oczywiście o Nadrenie, więc poprawiam relacje z Rosją, z Austrią. Spróbujemy ich też przekonać, żeby nas wsparli w wojnie z Prusakami, bo to nie będzie łatwa wojna. Okej, spróbujmy dać naszemu władcy jakąś małżonkę. Albo z Luksemburgiem. Planuję go podbić, więc tak serio to nie za bardzo, albo z Parmą. Możemy albo zwiększyć naszą popularność, a następnie... nie no, zwiększymy naszą popularność. Naród świętuje w końcu. LOL! I od razu nam się książę pojawił. A widać, że to będzie umysłowiec. Czas na dużą rozbudowę narzędziowni, bo naprawdę ich dużo potrzebuje. Drugie tyle robimy. Chociaż efekt skali chyba mamy do 30 poziomu, jeżeli dobrze pamiętam. A i zapomniałem wam powiedzieć, że bardzo często korzystam też z tego utrzymania dróg, bo to przyspiesza wydajność budowy o 10% w danym obszarze. I teraz tak, jak gdzieś przestaję budować, no to przenoszę oczywiście do innego obszaru to utrzymanie dróg i tak robię co chwila. Tutaj nie mamy żadnego cooldownu, kosztuje nas to ileś tam punktów zwierzchnictwa, 75 albo 100. No i wtedy sobie tak powoli buduję, tam właśnie gdzie tak próbuję wrzucić jak najwięcej nowych budynków. Ej, zobaczcie, teraz opłaca się robić państwo etniczne na przykład. Wow! Wreszcie są jakieś bonusy za to. Dobra, jako teraz robię bardzo dużą rozbudowę tych moich narzędziowni, to zmieniam na kocioły narzędziowni, robię zmiany na kocioły, bo zmniejsza to zatrudnienie pracowników fizycznych, a będę tak czy siak ich potrzebował. Super, w tym regionie mam o 1/3, nie, o 1/4, nie, o 1/3, o 30% przyspieszoną budowę. Ci moi dowódcy co chwilę mi umierają. Nie wiem, bawimy się w rosyjską armię czy co? Tak, zdobywamy w tym momencie Luksemburg dla nas. No to teraz szykujemy się do wojny z Prusami. Tutaj łatwo nie będzie. Nie mogę. Patrzcie, jaki mam zamęt w mojej stolicy. Można powiedzieć, że robię roleplay Francji. Jak nic. Dlatego może zaczniemy tutaj pałować ludzi. Dobra, udało mi się zawrzeć sojusz z Rosjanami. Jakby co, to nitrogliceleryny nie polecam używać, bo ona znacznie zwiększa śmiertelność w waszych zakładach. Dopiero dynamit. Ten zamęt w Paryżu. Dosłownie Paryż mi płonie w tym momencie. Ktoś ma pomysł, jak to obniżyć? Louis Napoleon Bonaparte, utemperowany przez swoje zagraniczne podróże oraz nieudany zamach stanu, wrócił na terytorium państwa o nazwie Francja. No wrócił ładnych parę lat temu. Czekajcie, Louis Bonaparte to jest nasz władca? Tak. Może dostał już nauczkę? Bo zwiększy to siłę grupy interesu i jej popularność, ale niestety mieszczanie są przeciwko mnie. Są w jakiejś partii republikańskiej. Muszę wygnać tego przedstawiciela, tylko mogę to robić raz na chyba też 5 lat. No ale wiosna ludów jeszcze 2 lata. Jeszcze 2 lata. Dobra, i odbicie na Dreni Północnej to 14 punktów agresywnej ekspansji, a zwrot na Dreni to 11. Dobra, 25, czyli możemy stoczyć tą wojnę raczej już. Więc tak, spróbujmy przekonać Prusy, żeby mi oddali na Drenie. Dobra, ja przekonam do siebie jeszcze Austriaków. No ogólnie trochę tych roszczeń mam, plus reparacje wojenne. I będzie to chyba duża wojna. Ups. I udało mi się przekonać na szczęście Stany Zjednoczone, żeby przestały wspierać Prusaków. Do broni! No, trochę taką dużą wojnę sobie zrobiłem. Jak tak przeglądam, to ogólnie mamy przewagę na froncie. Prawie wszędzie, prawie wszędzie. No ale pięknie, Nadrenia prawie cała zdobyta. Tutaj jeszcze muszę zdobyć fragment od bawarskiej jurysdykcji nadreńskiej. I tutaj możemy mieć, szczerze mówiąc, problem, bo Brytyjczycy mają bardzo silne armię. Okej, cofam to. Co za bitwa! Ale dobra, Prusy przekroczyły 0 i spada nam postęp w wojnie. Znaczy im spada, więc to już jest wygrana. Tylko czy nie będzie mnie to kosztowało monarchii w moim kraju? Ups. Jest, Wielka Brytania odstąpiła z tej wojny, więc to już jest zwycięstwo. Prusy po prostu nie mają na tyle wojska, żeby obstawić wszystkie fronty. Większość kraju mi się buntuje. O nie! Nie wiem, spróbuję, bo mamy dużo czasu jeszcze. Ta rewolucja bardzo powoli postępuje, nie tak jak wcześniej. Spróbuję dorekrutować więcej armii na obszarach, które nam się nie zbuntują. Z kim mogę jakieś pakty obronne, bo nie ukrywam, raczej by mi się to przydało. Nie wiem, może z Austrią się uda? Ale z jakiegoś powodu Austria odrzuca. Niby powinna się zgodzić. Hehehe, wsadziliśmy dysydentów do więzienia. Muszę przyznać, że te opisy są całkiem śmieszne dawać czasem. Bonapartowie, wieczna dynastia. Bonapartowie mają tak silną pozycję, no widać to, zwłaszcza po tej rewolucji, że żaden pretendent do korony francuskiej nie stanowi już dla nich i ich monarchii poważnego zagrożenia. Tak, Louis Bonaparte, niech wzrośnie jego popularność i prawomocność. I wiecie co? Zacząłem przeprowadzać tylko i wyłącznie szkoły prywatne, bo mnie o to poprosili, więc czemuż by nie? I od razu rewolucja przestała być zagrożeniem. I kolejna rewolucja, tym razem na szczęście mniejsza. Czekajcie, czekajcie, ta grupa jest dla mnie wściekła, ale mogę polepszyć jej nastawienie wobec mnie. Już nie są wściekli, ci są neutrali, dlaczego mamy wciąż rewolucję? O, stałem się cesarstwem francuskim nagle, kiedy? Nie, tego jeszcze nie wykonałem. Ale jestem na dobrej drodze. Mocno mnie zastanawia, dlaczego nasz następca tronu chce wprowadzić inną dynastię na tron. Nie rozumiem tego. I wygląda na to też, że coś się zmieniło. Już nie mogę przekonywać innych, żeby na przykład poparli moją dynastię. Niestety. Mogę ich co najwyżej wygnać. I chyba do tego będę dążył. Czyżbym objął dowództwo nad partią i to mogło rozwiązać wszystkie moje problemy? Czekajcie, to jest Louis Napoleon Bonaparte, a ja gram Louisem Napoleonem Bonaparte. 53 lata. 53 lata. To jest chyba ta sama osoba, nie? Bo zgłupiałem w tym momencie. Czy ja mogłem uniknąć tych wszystkich wojen domowych wcześniej? I powiem wam szczerze, totalnie nie rozumiem, czemu cały czas mi rosną radykałowie. Poziom życia cały czas w moim kraju się zwiększa, a to jest największa grupa, która mi rośnie. Nie rozumiem tego. Kontroluj wszystkie ojczyste obszary administracyjne Francji. No przecież kontroluję. Czemu mi nie zalicza tej misji? O co tu chodzi? Chyba, że jeszcze to mam podbić od Królestwa Włoskiego. No pewnie. Pewnie. Jako, że jestem blondynką i jak zwykle miałem wojsko na nie tym zaopatrzeniu, no to niestety muszę się bronić teraz przez rok. Na szczęście Włosi nie atakują, chyba. Mimo kary wygrywam? Wow! Uhu! Zdobyłem nawet jakieś osiągnięcie. Państwo o nazwie Cesarstwo Francuskie poszerza swoje terytorium aż po Ren i Alpy. Tym samym zrealizowaliśmy nasz plan i ustanowiliśmy to, co przodownicy tego przedsięwzięcia nazwali naturalnymi granicami. Teraz trzeba pochylić się nad kwestią administracji naszych nowo pozyskanych terytoriów. Co my tutaj mamy? Asymilacja plus... Wow! Bardzo mocne. Vivat Francja! Wszyscy mnie popierają przez 10 lat. Albo jesteśmy wyzwolicielami Galii. Wow! Też bardzo mocne. Myślę, że wezmę akceptację kulturową. Chociaż gdybym planował robić podbój Algierii, a nie planuję, to wziąłbym asymilację. No ale nasze imperium ładnie urosło. A jeżeli chcesz zobaczyć, jak stworzyć potężne kanastylijskie imperium kolonialne, polecam ci ten odcinek do obejrzenia.